Witam was, kochani, bardzo serdecznie w tej zasadzce w Total War Three Kingdoms, kochani. Zasadzka, jak mówiłem, nasza trzecia armia, bo pierwsza to jest Sanjian, druga to jest syn, ten tamten, wiemy który syn. No i to jest trzecia armia. Prawdopodobnie wywalimy jednego typa stąd i damy tutaj, kochani, naszą córkę Sunren. Natomiast tutaj zatakujemy, myślę, że z tej strony, tutaj będziemy atakować kusznikami, mam nadzieję, że to się uda, w razie czego mamy tę kawalerię. Tu zaatakujemy tych kawalerią, no i tyle. Także pozwolę sobie właśnie tak zrobić, momencisko, bo widzę, że tu nie zadziałało tak, jakbym chciał. Tak, może tu, może tam, zaraz zobaczymy. Niezauważalna, spoko. Tutaj blokujemy przejazd. Trebusze moje, nie wiem, gdzieś tam. Tu walczymy. Ty, mój miły, atakuj. Atakujcie. No przecież to jest... Bożeż ty mój, zgrupowałem was specjalnie, żeby każdy sobie wybrał cel pojedynczy i ty biegniesz tu, jest spoko. Dobrze. No i tyle. Chodziło o te pierwsze rozkazy. Tak, tę kawalerię proszę zniszczyć. Nie, tu. Właściwie ta kawaleria już odpada. Tu jest okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Oni mogą wrócić, więc pozwolę sobie jeszcze tutaj wjechać raz. Aż mi, kurde, mikrofon spada, słuchajcie. Z tego wszystkiego, z tej tutaj zadymki. Mówię, że mikrofon spada, bo mam statyw taki, wiecie, zwykły. Do mikrofonu. Wy się nie zastanawiajcie specjalnie. Nie, dobrze. Wygrałeś, super. Kwestia jest tego, że nie mogę czasami zaznaczyć jednostki, którą bym chciał. Nasi uciekają, naprawdę? Dobra, wy już nie strzelajcie, bo tu jest za dużo zadymy tu jest. Ten Fire at Will jest wyłączony. Tu jest ok. Tu jest ok. Wjedź tu. Tu. Ci mogą wrócić. Wy tu. Tutaj zabici. Tutaj blokowałem ten przejazd. W razie gdyby chcieli uciec, no nie? Ostatnia jednosteczka. Przepraszam. Gdzie ty, moja miła, jesteś? Nie macie już. Nie, jesteś między nami jeszcze. Chciałbym, żeby ona, że tak powiem, zakończyła swój żywot. No, pogonimy ich jeszcze. Bo mogę. Tak, tamtych rozbić. Wy, nie wiem. Wróćcie tu. Dobra, ta zginęła, całe szczęście. No i w sumie tyle. Ot, taka zasadzka. Szybka. No, tutaj działaj. Nie, tam ci już uciekną, widać linię już. Więc to tyle. Może jeszcze tu ich dopadniemy. Ciach ty, skurczybyko! Ciachu! Jeszcze jeden. Ho! Cyk. Zdecydowane zwycięstwo. Bardzo się cieszę. No tu wiadomo, 0, 85, 22. Jazda. No, jak mówię, jazda to jest po prostu... To jest to, co potrzebujemy. Ciach, kurde! Co tu jest? 7 tylko, spoko. Możemy wziąć dochód, możemy wziąć uzupełnianie. Tylko nie potrzebujemy aż tak chyba uzupełniania, chociaż tutaj jest 15 tylko tej konnicy. Tu jest do 120, tu jest do 120 chyba, czy do 100, czy do 90? Wiecie co? Nie wiem, czy nie wezmę
tysiąca okupu. No, chyba weźmiemy okup, słuchajcie. Bo ten okup to nie jest głupia sprawa. Ty płyniesz tutaj. A to jest ta armia, która szła tędy. Będzie próbował port rybacki przejąć, który nie jest nasz. Tu, kopalnie żelaza? Ciekawostka. Nagość i agresja. Ksuszu, rozrażniony przedłużającym się pojedynkiem i zmęczony ciągłymi zmianami zmęczonych koni, zrzuca zbroję i wraca do bitwy kompletnie nagi. O masakra. O masakra. Właśnie ten Ksuszu. No. Właśnie ciebie musimy dać. Dobra. Moja miła. Nie no, tutaj dokończymy ich. Myślę, że to nie ma... Nie ma co się zastanawiać specjalnie. Tak jest. 28 straconych. Trochę pieniędzy jeszcze. Bezpośredni, skromny. Minus zadowolenia w całej frakcji, ale on ma plus 5 do zadowolenia własny. Natomiast kurde, wydaje mi się, że mamy tych generałów za dużo. Zmniejsza chęć objęcia wyższego urzędu. Utrzymanie świty minus 15%. Przejdź do instynktu. Odparcie szarży, wiesz co, gościu? Come on. A weźmiemy uzupełnienia tym razem. I to jest tyle. Uzupełniamy się nadal. Będziemy szli na tutaj, na Kaimao, tylko którędy. Tędy tu, więc... Przejdziemy tu. My jesteśmy po tej stronie, tak czy inaczej, rzeki. Więc spoko. To są dwie tury, natomiast chcę tu się pouzupełniać. Tu natomiast... Kaimao, czy ty możesz zaatakować... Tę tu oto kopalnię żelaza. Możesz i może ci to nawet wyjść, wiesz co? Ty jesteś za daleko, ale tutaj mamy już spokój, pokój ci... Nie, nie mamy pokoju ciszy. Nie można atakować w tym trybie zasadzkowym. Dobra, bo Yuan Shu gdzieś poszedł. Mam nadzieję, że kurde... bo tu jest Liu Bei, Wang Lang w tym momencie, tak? Moment. Mój miły Wang Langu. Ty nas nie lubisz, bo jesteś wasalem. Gong Sunza. Nie, Kongronga wszyscy. My się tu bardzo lubimy, chociaż skłania się tu słabiej. Czy ja z tobą mogę jakiś ten... Pakt o nieagresji minus 7-1, co byś chciał? To trochę dużo. Wiesz co? A co powiesz? Mam 13 żywności. Nie to. Mogę ci, stary, dać trochę żywności na chwilę i zapłaty. Nie, moment, bo tu jest 10-7, to nie, to spadaj. No i teraz, ewentualnie... Cyk. Gościu ma nadal minus 1, ale... Przynajmniej teraz... Nas nie zaatakuje tak prędko. No, na 74, jak najbardziej. Nie potrzebujemy wojny, tutaj mamy wojnę na wschodzie. Więc tak to. Tu się zastanawiam, czy ten kurde Yuan Shu przyjdzie. Ale nie mogę tutaj siedzieć. Chodzi o to, że muszę przejść tędy i tu. Więc naprawdę tędy. No. Pójdziemy tu. Mam nadzieję, że tu się nic nie wydarzy złego. Uzupełniamy się. Gdybym szedł w tym trybie, to bym przeszedł dalej. Dobra, idźmy tędy. Idźmy tędy tu i tam. To jest git. Ta armia. Wy mieliście iść tutaj na miasto. To jest jedna tura i dwie tury. W sumie wolałbym skończyć. Moment. Gdzie jest granica? Tu jest kurde granica. Pytanie, czy... No.
Pytanie, czy stąd, jak uderzę, to są tak czy inaczej... Nie pokazuje mi tej jedyneczki. To są mi tak czy inaczej dwie tury. Chodzi o to, że wolałbym się troszeczkę uzupełnić u nas i w drugiej turze uderzyć. Natomiast to jest miasto piątego poziomu, to nie są przelewki, no właśnie z tego względu. Plus ci. Nie mamy trebuszy tutaj. Kurde. Nie wiem, czy tutaj nie będziemy w dwie bitwy. W dwie armie tego chcieć zrobić. Gościu, jeżeli pójdzie do kopalni, to ją może przejąć. Skurczybyk. Chyba, żeby kopalnię żelaza ulepszyć delikatnie. No. Za 3700 mamy, słuchajcie, 7400. Raz, że nam da to stówkę do dochodu. Dwa, że będziemy mieć większy potencjał. Cztery tury. 3700 dodatkowe za wykonanie tego od razu. Nie, poczekamy z tym. I to w sumie chyba tyle. Chyba, że mogę coś zbudować sensownego. Sindu. Tło. Za 2700. To jest minus 2, natomiast będziemy mieć wtedy więcej do prestiżu o całe 4. Dochody zostaną takie same, miejsca na budynki dodatkowe 1 i osada otoczona murem, słuchajcie. Na piątym poziomie. Dobra, zbudujmy to. I w sumie, no i tyle. To jest 900 zł, wiecie co? Zbudujmy to, bo to już mnie wkurza tutaj. Masakra, dobra. Tyle. Yuan Shao, chcesz pokoju, wiesz co? Spoko. Ale nie za darmo. Zarządzam od ciebie zapłaty. Kongrongowi to nam będzie ten, wpłynie. Shuan Hu, dobra. Spoko. Czyli tutaj faktycznie mogę iść na dół na Lucenga. Spoko, spoko, spoko. Nie ma problemu, Kajmao. No. Od razu przyszedłeś tutaj do kopalni żelaza. Oczywiście będziemy walczyć tam. Z tym, że... Wasalizuje. Xia Jingtinga. Ty jesteś Xia Jingtingiem, nie? Moment. No. Dobrze, że nie zaatakowałem tego. Znaczy... O! Dziedziczenie frakcji Liu Dai. Przypadkowe spotkanie. Dotarł do ciebie raport, że twój pełnomocnik wysłany na poszukiwanie talentów rozmawiał z ludźmi z wielu zakątków. Udało mu się wkraść w łaski części z nich, a innych zniechęcić. Z jedną poznaną osobą udało mu się stworzyć więź. W ten sposób ich losy zostały połączone. To znaczne do Kui Deng Deng i Yuan Yu. No spoko. No, tu jest Yuan Hu. Dobra, w takim układzie nie ma co tu walczyć. Tu też mamy pokój. Więc tu, nie zastanawiając się zbytnio, lecimy tu na dół. Lecimy tu na dół, tu. I w sumie my się jeszcze uzupełniamy, więc możemy poczekać tutaj moment, to nie jest problem. Nawet tu zejść możemy i wtedy w jedną turę, w dwie. Natomiast tu, żeby dotrzeć, to są też dwie tury w tym trybie. Tak? No. Dobra. Mamy reformę. Kupiecka ulga podatkowa z przemysłu plus 15%. Zadania.
A koszty budowy kopalń. Minus 1 do czasu budowy. A minus 1 do czasu budowy to jest też dobry pomysł. Ponieważ wtedy szybciej jakby można byłoby zrobić natychmiastową budowę. Zadowolenie strażników. Oraz budynki wszelakie. To są chyba z tej, z przemysłu, no nie? No tak, bo jestem tutaj w gałęzi przemysłowej. Dochód z handlu, słuchajcie, 20%. Utrzymanie budynków minus 25. Dostępne umowy handlowe. Kolejne budynki, ale nie potrzebujemy chyba ich specjalnie. Doświadczenia postaci, odblokowuje jednostkę. Taka on się doprowadzi do lepszych i szybszych rozwijających się generałów. Minus 10% wynagrodzenia postaci. Kolejne minus 10. Plus 5 do kosztów przykrywki dla wroga. Kosztów utrzymania nowych szpiegów. Wpływy handlowe. Kolejne wpływy handlowe. Dochód z handlu. To już mamy. Nie wiem, czy nie pójść tu na dół. No, wiecie co, weźmiemy to. Weźmiemy to wreszcie, bo też się, kurde, nad tym zastanawiałem. 401 tysięcy... Momento. Nie, dobra, bo tak patrzę, że nie mam tego. Nie wiem, co tu zrobić. Bo ta armia została wyeliminowana. To możemy stracić. Czyli nie wiem, czy Lao Zumeng... Co ty tam? Minus 25. Byś chciała... Nie. Czy jest to możliwe? Bardzo biedni są, słuchajcie. Mogę dokonać regularnej zapłaty. Trochę pieniędzy ci dać. Zobaczcie, jak to szybko leci. Powiedzmy tyle max. I pojedynczo, ile ja mam pieniędzy? 1600. Bym ci dał wszystko. Plus. Trochę żywności, ale nie dużo. 1 max, to jest 1,8. 490. No. Będę miał spokój tutaj z Lao Zumengią. Chociaż ona jest malutka, więc mógłbym ją tak naprawdę dziabnąć, ale kwestia jest tego, że chciałbym tutaj tu muszę się uderzyć. Tylko no oczywiście to w tak zwanym międzyczasie, no nie? Moment, bo tu mam jakiś traktat pokojowy. Traktat? Nie. Tutaj, czyli musiałbym przekroczyć rzekę tu. What? A, dobra, 1200, słuchajcie. Ty biegniesz, tak? Tak czy inaczej biegniesz na zamek. Chyba, żeby z tej strony uderzyć. No. Od morza. Pytanie, czy da radę? A czemu... Aha, bo to jest ta sama tura. Masz jeszcze trochę ruchu. Ale jak mówię, jedną turę byśmy się tutaj ulepszyli. Dobra. Dobra. Umowa handlowa jest dostępna z kimś. Cesarstwem Han. Oni by chcieli dostaw żywności. Za 450... 415 za 700. Bardzo proszę. Więc jesteśmy na plusie 300. Zwasalizuj. Nikt nie chce. Dostęp wojskowy. Nie. Faktor nieagresji. Nie. Pokój. Tak. Sky mało. Nie. No i tyle. Nie. Tyle. No nie. Jakieś pieniądze, coś. Cokolwiek. On teraz to robi. W 5 tur. Jelong. Szpieg powraca. 9 nadań.
Inna frakcja otrzymała 9 nadań, mają teraz otwartą drogę do cesarskiego tronu. Plus 3 do morale, super. Tutaj, jeżeli bym był królem, to bym widział, kto tu się... Właśnie dlatego są trzy królestwa, prawda? Że może być trzech królów, z tego co kojarzę. Co to, moja miła? Punkt umiejętności. Do morale na terytorium wroga i premii za szarże plus 25, spoko. Koszt ponownego wystawienia, gdy dowodzi. Plus 50 do pola widzenia, autorytet. To jest wykrywalność. Minus 50 do braku wyczerpania. Nice. Partyzanckie rozmieszczenie, własna świta, to jest też super. Własna armia. Potężne odepchnięcie. Dyscyplina. Przebiegłość, to widzieliśmy. Niedobory wojskowe widzieliśmy, strach. No, pójdziemy tu. To jest autorytet, kurde. To jest autorytet. Ty, synu, masz autorytet. Jakiś sensowny. To jest 4 do sprytu w sumie też. Cztery do sprytu, 4 do autorytetu. To nie jest ten sam gościu? Chyba ten sam gościu nawet. Tak, to zostaje. W takim układzie, mój miły Keimao. Tak, my sobie popłyniemy tu. To nie, czy gościu... Nie, nawet gościu, jak gościu wyjdzie, to trudno. Można by iść tu. No nie. No i właśnie pytanie, czy to zadziała. Że faktycznie podpłynę tu i tu podejdę. Jak tu podejdę, to oni wyjdą do mnie. Więc podejdziemy chyba tu. To czy ja potrzebuję podchodzić od razu teraz? Nie, uzupełniajmy się. Tak? Nie, nie musimy się uzupełniać. Nie ma problemu. Oblężenia i blokady, tak, wiemy. Jesteśmy oblężeni tam. To widzieliśmy budynki, kopalnia miedzi. Mamy 1700 na plusie mimo tych wszystkich dziwnych rzeczy. 9 nadań widzieliśmy, zdobyte poziomy postaci. To widzieliśmy. Osada oblężona, tak. To by się zgadzało nawet. To jest ta herbata. Nie, to jest hodowla zwierząt, słuchajcie. I to jest plus 2 do niesamowitych... niesamowitego jedzenia, które może nam się przydać. Z Badongu. Porządek publiczny. No jest minus 4, słuchajcie. Minus 4. Plus korupcji 4%. Minus 5 do zasobów wojskowych. Plus 15 do zasobów wojskowych. Inne komanderie tutaj, w pobliżu. Nie wiem, czy specjalnie chcę to jakoś, kurczę, ulepszać. Może sobie zostawimy te pieniądze. Chociaż ten tartak... to jest 30, nie, 80, 30 więcej do dochodu z chłopstwa, no i tyle. Za 1400, tak średnio bym powiedział. Minus 2. Minus 2. Bo populacja jest minus 8. 1,8, no to musiałbym to zwiększyć, ale nie stać mnie teraz. Tylko czy ja w ogóle to chcę coś robić z tym? No tu jest to miasto. Mógłbym je przehandlować na co innego. Nope. Nope. Tyle. A tu jeszcze idziemy, no ale to idziemy. Normalnie. Stracimy to. Widać to już. No ale może zadamy jakieś straty, kurde. Oczywiście odbijemy to, bo tutaj tygrys idzie. Natomiast jak nie będą mieli nic innego,
na to. No mają uczników, kurde, sporo. Jedną jazdę. W sumie mamy... Mamy trzy jazdy, słuchajcie. Dobra, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak. Wy stoicie dobrze, tylko troszeczkę się cofnijcie. Tę nam wieżę... Rozwalili, z tego co rozumiem. Tak, zobaczcie, że nie ma, nie? Że bez sensu jest to. Wy tu. Wy podejdźcie tu. Będziecie utrzymywać tę linię. I tyle, jeżeli chodzi o wojska. Natomiast... Tu mają tych... Tu będzie chyba łatwiej. Wyjedziemy stąd... Tak. Czyli tu. Wyjedziemy stąd od razu na nich, bo inaczej tego nie widzę. Oczywiście nie od razu, nie? Ale... Oczywiście wie, że można też sterować. Jak widzicie na załączonym obrazku... Puszników tu. Dobra, im szybciej wyjedziemy, tym lepiej. Bo oni już strzelają. No niestety nie mogę żadnego włączyć sobie tutaj trybu. A właśnie, można zniszczyć też wieżę płonącymi strzałami. No tu morale spadnie mocno. Nice. Wypad. Mam nadzieję, że się tam przebijemy. Sio. Ja tam też można strzelać, ale... Nice. Też w lesie to będzie zły pomysł akurat chyba. Bo się też, kurde, jeżeli oni stoją w miejscu, to jest zły pomysł na charge. Ta konica druga żyje. Tu. Wy tu. Uciekaj. Tak. To wieża to jest ważna sprawa. Tutaj jedną straciliśmy oczywiście. 100% obrażenia od ognia. I to jest game over, nie? Wtedy. W sumie tych dziabniemy już, więc biegnijmy tu. Come on, no. Uciekaj! Wiesz, sobie nie poradzimy jednak. A w ogóle tam im las płonie. Jak oni idą, to jeszcze szarża zadziała. Jeżeli stoją, to nie ma opcji. Nie róbcie szarży, kiedy wróg stoi w miejscu. A tak jak widzicie, zadziałało to tak, jak chciałem. Dobrze.
sumie w tych. Tam się skończyła amunicja. Dobrze. Oczywiście możemy dostać też w pierdziello, bo ich po prostu jest więcej. Tych łuczników, ale... No tu rozumiem. Tak, walcz tam. Nie, nie! Bo to przejmą, kurde, nam tą wieżę. Dobra. Taka malutka jednosteczka. No i to jest tyle. Uciekać, 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 uciekać. Super. Jak widzicie, jedna szarża. A, jest dobry pomysł. W sumie możemy ich tu pobić trochę, żeby spadli moralowo. Tu szarża na tyły. I to powinno... No, nie załatwi to sprawy, ale... Gdzie ty, gościu, jesteś w ogóle? Zmęczona i wycieńczona. Dzień dobry. Czyżbyśmy to wygrali? A, masakra. A, masakra. Dziękuję. Nie pozwolę ci mu uciec. Jeszcze wieża napierdziela. Widzicie. Można, można. A, są nasi ludzie. Nie ma co tutaj. No wiadomo, że oni wrócą tam, ale... Myślę, że dwa razy się zastanowią. No to morale może spaść, ale... Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jak można, to do końca. Ich rozbijemy tutaj. A, dobra. No pyrrusowe, kurde. Heroiczne. Mieli więcej, kurde. Dwa razy więcej. Tą generał 86. No w stanie niestety. No. Nice. No uzupełnienia. Tutaj nie ma co. No będzie musiał zaatakować chyba cokolwiek? Też nie wiem. No z takimi siłami to se może. Co tam? Zerongu. Zaranżuj małżeństwo. To cię popieprzyło. Popieprzyło cię zupełnie. No wy się nie lubicie. No to co mi tutaj? Nie, spaduwa. Moja córka wybierze sobie kogoś sama potem. Oczywiście ja wybiorę, nie? Ale... Z Gongdu z Lubu, nice. Wybuchła wojna pomiędzy Shu, Shihu, a Kihui. Chwytaj przeszłość. Do twojej frakcji przyłącza się uczony i prosi o spotkanie z tobą. Zaznacza, że nie chce cię urazić. Taktownie wyjaśnia, że jego panu brakowało zdolności przywódczych, ale posiadał wynalazki, których do tej pory nie zna twoja frakcja. Uważa, że mając trochę odwagi, można przeprowadzić wiele użytecznych reform. Twierdzi, że widzi w tobie tę odwagę. Dziękujesz mu za radę i zastanawiasz się, którą ideę wcielić w życie. Uczonego dostajemy. Doświadczenia w postaci plus 4 do sprytu. Nice. Dziękuję ci, panie uczony. To jest doświadczenia postaci, natomiast tu mamy
zasięg ruchu, gdy dowodzi, własna świta plus 5 do szybkości. I też 4 do sprytu, więc raczej nie tobie. A ty masz to samo, nie? Tak, więc ten uczony to jest taki... Powiedzmy sobie, że kiedyś mógłby być uczonym. Dobra, zobaczmy natomiast... Bo mam aktywnego szpiega. Gdzie jest mój szpieg tamten? Tu. Tylko ty masz, kurde... Ja nie wiem, kto jest tak naprawdę szpiegiem sensownym. Moment. Zobaczmy może sobie to faktycznie. Ty w ogóle masz poziom, z czego się cieszę ogromnie. Odblokowuje płonący pocisk. Tak. I teraz mamy to, że tak powiem, załatwione. Nie tu. Chciałem zobaczyć na dworze. Jest champion, oficer, stronnik, inspektor. Bo czasami widać, że ktoś jest na przykład... O, sabotażysta. Tak, czy co? No to byś ślubu. Kurde. Okrucieństwo. Porność na zmęczenie. Osoby wojskowe. Topór wojenny masz sensowny. Powinienem ci to kurde zdjąć. A czekaj, moment. To ty nie tam nie dowodzisz jakąś tą? Nie, w sensie nie jesteś w jakiejś armii, aby? No nie. Plus 6 do fachowości zamiast plus... A nie, mamy plus 6 do fachowości. Ajajaj. A, masakra. Wiecie co, kochani? Chyba będzie tyle w tym odcinku. Tak mi się wydaje. Macie punkty ruchu. Czy ja mogę to zaatakować z tej strony? Mogę. Dzień dobry. Oczywiście budujemy podkopy jeden, drugi. Kontynuuję oblężenie. Oni oczywiście wyjdą, ale... Gościu po prostu uciekł stąd. A ja go mogę dopaść w tej turze? Tak, zostanie mi 13%. Ty, gościu, nie uciekaj stąd. No bo to miasto... Jakby... No nie jest duże. No, ty za dwie tury dołączysz, ale mam nadzieję, że za dwie tury my dotrzemy. No, trochę dłużej nam to zejdzie, no ale... Ale będę chciał ich dokończyć. No, mamy, słuchajcie, 2000 przychodu. To nie jest też w kij dmuchał. Dochód z handlu, żywność z rybołówstwa. To nie jest głupi pomysł, natomiast tutaj mamy tę kopalnię żelaza. I to jest 300 do dochodu z przemysłu, czyli stówkę więcej. Ale zobaczymy, czy coś jeszcze możemy wziąć. To jest majątek ziemski, który mamy odblokowany dzięki temu. To nie jest głupi pomysł, słuchajcie, bo to jest... To jest 120 dochodu z chłopstwa. 10 do prestiżu i pozyskiwana żywność 1, ale garnizon jest sensowniejszy i 1500 tylko. Co zrobimy to? Tutaj ten tartak jest za 1400. A zastanowimy się z tym tartakiem, jak nie będę miał co robić z pieniędzmi. Tu uszkodzono, ale to szybko naprawiamy. No i ewentualnie jesteśmy na rozdrożu. Wzrost populacji. Weźmiemy to. Będzie można ewentualnie handlować z kimś żywnością jeszcze, jakby trzeba było. Dobra, kochani, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobała początkowa zasadzka. No i potem obrona. Obrona, kurczę, kopalni to był też super, według mnie. Super bitwa. I tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa.